Kiedy nasi słuchacze zainteresowani naszą rozmową, wynikami naszej rozmowy o tej niezwykłej osobie, jaką jest Leon Lipski, zechcą pogrzebać gdzieś tam w internecie i poszukać choćby grafik, to ich też będzie niewiele, niewiele jest zdjęć. Natomiast w tej książce przygotowanej przez Panią, ją wydaną w kręgu paryskiej kultury, Powrót, jest takie niezwykłe zdjęcie na początku właśnie Leo Lipskiego z 1989 roku, kiedy on leży sparaliżowany, widać ten niedowład rąk. No i każdy taki obserwator powie, no jak ten pisarz radził sobie z pisaniem, bo nie mógł tego uczynić ani ręcznie, zapisując coś na kartkach papieru, ani na pewno nie mógł pisać maszynowo. No bo to jeszcze są czasy, kiedy autorzy piszą na maszynie do pisania. W którym roku pani się z nim spotyka? To jest jakby dopełnienie tego pytania, ale ono też otwiera to pytanie, jak on sobie radził z pisaniem, nie mogąc po chorobie pisać, jak zwykliśmy tutaj postrzegać pisarza, czy to przy kartce papieru, czy przy maszynie. On pisał na maszynie. Miał taką malutką maszynę, którą mógł, lekką dosyć, którą mógł trzymać na kolanach i lewą ręką, jednym palcem wystukiwał to wszystko. Ponieważ pewnie paraliż wywołał jakiś rodzaj dyslekcji u niego, czy dysgrafii, pisał z mnóstwem literówek, błędów, skreśleń. Także potem, żeby wysłać cokolwiek do wydawcy, dawał to komuś do przepisania. Być może też coś dyktował, ale wątpię, żeby dyktował teksty literackie. Chyba to były tylko listy. Natomiast wtedy, kiedy ja go poznałam w 91 chyba roku, to on już nic nie pisał. Ale nie wiem, czy nie chciał, bo właśnie był taki epizod, że myśmy z przyjaciółmi stwierdzili, że gdyby on miał laptopa, to nie wymaga silnego nacisku na klawisz i że z tym mógłby sobie poradzić. I zaczęłyśmy organizować z koleżanką zbiórkę pieniędzy, żeby mu kupić właśnie coś takiego jak laptop. I Lipski nie protestował przy tym. To znaczy, jakieś miał nadzieję, że może na tym laptopie uda mu się dalej pisać. Protestowała Ucja Glicksman. Znaczy, protestowała. No, mówiła, że to nic nie da, że nie będzie pisał, że on sobie z tym nie poradzi, ale ponieważ wydawało się, że umysłowo jest całkowicie sprawny, więc nie wydawało się, że nie poradzi sobie z pisaniem na komputerze, tak jak na maszynie do pisania. No ale nie pisał na tym laptopie. Tej ilości utworów, które są zawarte w jednej i drugiej edycji, no jest znacząca różnica. W Bibliotece Kultury tych utworów jest tutaj 3, 6, 8, prawda? A tutaj w wydaniu czarnego jest tych utworów więcej. Natomiast nasi słuchacze też jak zaczną szukać, to gdzieś tu w internecie wyskakuje taka informacja, odnalezione utwory Leo Lipskiego, O niepokoju i śmierci i drugi utwór List łamany przez Knajpa, jeżeli chodzi o tytuł. Czy rzeczywiście istnieje coś, czy może istnieć coś takiego jak zbiór jego tekstów niepublikowanych wcześniej i skąd ta rozbieżność w ilości drukowanych utworów, jaka to jest spuścizna po tym autorze, gdzie ona jest zdeponowana, tak jak pani powiedziała, że część to są listy, które pani poznawała. Te listy, no, takim królem epistologii był redaktor Jerzy Giedroyć, to jak to i ze spuścizną, i z wyborem z tej puścizny z Leo Lipskiego pani sobie radziła? No, poza tymi utworami, które pan wymienił, to wyszła jeszcze taka książka pod redakcją profesor Hanny Gosk. I tam się znalazło trochę utworów przedwojennych Lipskiego i takie
strzępki maszynopisów, które ona dostała od pani Łucji Glicksman. Z dłuższych utworów tam taki utwór Paryż ze złota, cała książka nosi ten tytuł Paryż ze złota. I to jest pewnie jeden z ostatnich utworów, które on pisał po powrocie z Paryża w 1975 roku. Ja zdecydowałam się z tego zrezygnować, ponieważ wydało mi się to nie do końca samodzielnym utworem. I sam zaznaczał, że to jest napisane na podstawie notatek Pussy Glicksman. No i ja tak już dość jednak byłam oczytana w tym, jak on sam pisze. To tu znajdowałam zbyt wiele rzeczy, które nie wskazywały na niego samego. Knajpa podobnie jest utworem, Knajpa, czyli list później, nie jest utworem, który Lipski sam pisał. Pisał to z koleżanką. Ale ja ten utwór poznałam dopiero, kiedy został przygotowany do opublikowania w Archiwum Emigracji. To odkrył taki młody badacz Antoni Zając w Bibliotece Jerozolimskiej. Czyli no, takie dość odległe miejsce. Ja utwory Lipskiego znam z papierów, które znalazłam u niego, porządkując jego mieszkanie po jego śmierci, na prośbę zresztą Łucji Glicksman, oraz w Archiwum Emigracji, gdzie w Toruniu, gdzie no, cała jego spuścizna została zdeponowana. Ale ponieważ w jego papierach tej knajpy nie było, no to właśnie szczęśliwie znalazła się gdzie indziej. Pewnie w innych miejscach już nie ma jego utworów gdzieś rozproszonych. Myślę, że już wszystko poza tym znajduje się w Archiwum Emigracji w Toruniu. To archiwum też przez wiele lat było niedostępne, ponieważ Łucja Glicksman przekazała to z takim warunkiem, że archiwum będzie otwarte dopiero po 25 latach. Jeśli chodzi o sprawy prywatne, korespondencje i tak dalej. Więc przez ten czas, kiedy ono było jeszcze nieuporządkowane, to nie było w ogóle dostępne. Potem już do tej części literackiej był dostęp. No i teraz jeszcze 3 lata będzie trzeba poczekać na dotarcie do jego korespondencji, którą ja częściowo znałam i mam z tego notatki, no, z tego okresu telewizyjnego, kiedy najpierw sama porządkowałam jego mieszkanie, a potem razem z Łucią Glicksman jego papiery. Stąd też to, że ja nie będąc polonistą, nie będąc literaturoznawcą, no, jakoś zostałam tą osobą, która przygotowuje do wydania jego utwory, bo najwięcej ich znałam tą siłą no, przypadku. No, przypadek albo wyższa konieczność, jak mawiają. No więc mamy panią, która pracuje wtedy, bo pani dość długo przebywała w Izraelu, dość długo pani tam pracowała, była pani tam attaché kulturalnym ambasady polskiej. Pracowała pani, była pani dyrektorem Instytutu Polskiego w Tel Awiwie. Jest pani też tłumaczką. No więc jak te klocki teraz mamy tu poskładać? Bo mamy Leo Lipskiego, mamy pani pracę zawodową, bo tak jak pani wspomniała, nie zajmowała się pani od strony takiej czysto literaturoznawczej Leo Lipskim, bardziej z fascynacji i z przyjaźni z autorem, uporządkowała pani jego spuściznę. Jak te wszystkie elementy mamy złożyć w opowieść, tym razem o pani biografii? Biografia to na ogół taki zespół przypadków i zbiegów okoliczności. To, że jestem tłumaczką z Leo Lipskim się w żaden sposób nie wiąże. Z wykształcenia jestem filozofem, ale potem byłam przez cały stan wojenny związana z podziemiem i z nielegalnymi wydawnictwami. I potem, jak po tych wszystkich latach wyszłam z podziemia, kiedy nie miałam jak, ani kiedy, ani nie miałam do tego głowy przeczytać żadnej filozoficznej książki, no to zrozumiałam, że
mój zawód wyuczony już przepadł i że trzeba się zastanowić, co ja w ogóle mogę w życiu robić. I tak jakoś trochę przez przypadek trafiłam do Izraela i też ten kraj mi się wydawał fascynujący. Więc postanowiłam tam pojechać uczyć się języka. I jakoś równocześnie z tym wyjazdem złożyłam papiery do MSZ-u, no z taką opcją, że no właśnie chętnie bym podjęła pracę w Izraelu. No a ponieważ nie było wiele osób, które znały hebrajski, a ja po roku stypendium, właściwie po 2 latach, no to już mówiłam po hebrajsku i to nie był hebrajski biblijny, tylko taki codziennie mówiony, no to okazało się, że byłam dobrym kandydatem i jak tam pojechałam, no to byłam przez 4 lata atasze kulturalnym i przez 5 lat dyrektorem instytutu. No to było trochę czasu, żeby się z tym językiem oswoić. No i tak zaczęłam tłumaczyć. Też w związku z innymi planami chciałam być wydawcą i wydawać serię książek tłumaczonych z hebrajskiego. Właśnie współczesnej literatury hebrajskiej, która wówczas w Polsce była bardzo mało znana. Jeśli tłumaczona, to na początku wyłącznie przez angielski. To wydawało mi się no, czymś okropnym. Nie można języka literackiego tłumaczyć przez kilka języków. Trzeba to robić jakoś bezpośrednio. No i no, też przypadkiem trochę trafiłam na pisarza hebrajskiego już, który mnie bardzo zafascynował i to był Edgar Keret. I właściwie od tamtego czasu tłumaczę wszystkie książki Kereta. Kiedy jesteśmy przy literaturze hebrajskiej i tej współczesnej, to trudno też, kiedy mówimy o literaturze Izraela, nie zadać pytania, że poza tym nowożytnym językiem hebrajskim, właśnie nie biblijnym, tym, którym mówią mieszkańcy choćby w Tel Awiwu, gdzie mieszkał Leo Lipski, pojawia się jednak spadek tego języka diaspory społeczności Żydów europejskich, środkowoeuropejskich, język jidysz. Czy jak tłumacząc, czy jak pani zakorzeniła się w języku hebrajskim, czy tam gdzieś echa tego dziedzictwa jidysz są obecne? Jak jest w ogóle w Izraelu z tradycją języka jidysz? Ona właściwie zaczęła się odradzać razem z falą imigracji Żydów z Rosji. Ponieważ tak na co dzień to był język używany przez malutki procent religijnych ortodoksów, którzy uważali, że hebrajski to jest święty język, on jest tylko do modlitwy, a na co dzień można mówić jidysz. Ale to kiedyś na początku istnienia państwa Izrael to była rzeczywiście malusieńka, kilkuprocentowa mniejszość. Także w zasadzie jidysz stał się tam językiem martwym i też ta fala imigracji rosyjskiej nie spowodowała ożywienia tego języka, bo oni wszyscy musieli się nauczyć hebrajskiego, żeby się no, jakoś na co dzień porozumiewać w tym kraju. Natomiast wzrosła liczba badaczy języka jidysz, literatury jidysz i tak dalej. Natomiast sam język się nie odrodził. Natomiast czy przy pracy tłumacza z języka hebrajskiego, nie wiem, przydatność, czy pani sama pokusiła się o poznanie jidysz, czy przydatność, nie wiem, korzystania ze słowników, czy z tej takiej, byśmy powiedzieli, podskórnej, takiej genetycznej, genetycznego dziedzictwa tego języka, który gdzieś na pewno przy jakichś powiedzonkach, czy przy jakichś zdarzeniach ono się pojawia. Nie, ja tego nie poznałam w ogóle, nie czułam też specjalnie takiej potrzeby, natomiast bardzo możliwe, że to by było pomocne. Znaczy, jest mnóstwo, ja przynajmniej spotkałam
sporo ludzi w Izraelu, którzy uważali, że dowcip przetłumaczony z jidysz to już tak nie brzmi. Że dowcipy należałoby opowiadać po żydowsku, czyli właśnie w jidysz. No ale to mi nie zostało dane. Ja nie mam specjalnie zdolności językowych, więc już ta nauka hebrajskiego to był spory wysiłek i już na jidysz nie było mnie stać. Pozostając jakby przy kluczu do naszej rozmowy, do tego spotkania, jakim człowiekiem w tych rozmowach był Leo Lipski i to była osoba obłożnie chora i chory ma swoje prawa i ma swoje humory, no ale ta choroba u niego była długotrwała. No i jaką osobą on pozostawał w kontaktach i no jaki był, mówiąc najprościej, bo nasi uczniowie, nasi słuchacze mogą przeczytać jego utwory, mogą przeczytać jego prozę, mogą przeczytać informację internetową, ale no na pewno pojawi się pytanie, jak zaczną to zgłębiać, jakim był człowiekiem. No i tu pojawi się no, dużo pustych miejsc, bo niewiele osób miało taką możliwość jak pani. On przede wszystkim się wydawał strasznie takim dobrym i łagodnym człowiekiem. Takim dobrze spoglądającym, ciepłym. Z tych rozmaitych kawałków jego korespondencji można też wywnioskować, że był strasznie opiekuńczy, mimo tego, że to on właśnie przede wszystkim wymagał opieki. I to, co Kucia Glitzman tak lubiła przedstawiać, że to ona była taką jego opiekunką, nie zdradzając niemal nikomu, że byli w gruncie rzeczy parą. I że nie był to stosunek podopiecznego i opiekunki. No tylko po prostu byli nieformalnym małżeństwem. Ale to tak z takich kawałków korespondencji wynika, że to on raczej musiał się zaopiekować Łucją Glitzman niż ona nim. Ona nim oczywiście też fizycznie, bo zdarzały się takie momenty, kiedy on, nie wiem, łamał zdrową rękę i wobec tego no, nie miał już żadnej ręki do użytku. I wtedy absolutnie nie był w stanie funkcjonować sam, no bo nawet zjeść nic by nie mógł. Także w jakiś sposób był skazany na opiekę. Natomiast ona chorowała nerwowo, w związku z tym no on był jakimś rodzajem balsamu na jej skołataną duszę. I ona to też dość bezwzględnie umiała egzekwować, tę jego opiekę. Patrząc na jego biogram, każdy z naszych słuchaczy, że zobaczy, czy może obliczyć, zobaczy to, że mimo tej choroby, mimo bardzo trudnych warunków życiowych, takich egzystencjalnych, mimo właśnie łagru, wojny, tych wszystkich przeżyć, no potem jeszcze raz tu powtórzymy tej choroby, paraliżu, dożył sędziwego wieku 80 lat. I w tym okresie długiego życia, tak jak pani powiedziała, gdzie był osobą opiekuńczą, taką czułą, wrażliwą, a relatywnie z różnych powodów mało publikującą, że tej powieści, którą gdzieś może zamierzał, nie było mu danym dokończyć, to jego literatura wywarła wielkie wrażenie na wielu osobach. No i teraz wielu z nich, i to jest jakby w edycji tutaj i jednej i drugiej wskazywane, że są takie osoby, które te książki Leo Lipskiego uwiodły. Jedną z nich, wspomniała już pani, to był Kot Jeleński. Nie mówię tu o redaktorze Jerzym Giedroyciu, który no, pierwszej książki nie wydał, potem sam śmiał się z tego, że był taki pruderyjny, że tego nie wydał. Natomiast gdybyśmy na koniec naszej rozmowy mieli wskazać i zachęcając naszych słuchaczy do poznawania literatury Leo Lipskiego, wskazać taką grupę, dla których z pani wiedzy, z pani doświadczenia książki Leo Lipskiego były ważne, że one w ich odczytywaniu świata pozostawiły właśnie takie piętno Leo Lipskiego.
W listopadzie ubiegłego roku była taka konferencja online poświęcona Leo Lipskiemu i wtedy się zorientowałam, że jest grupa tylko biorących udział w tej konferencji. Grupa 20 paru już takich zawodowych badaczy, którzy się wzięli za badanie tej twórczości, właśnie tak to rozumiem, z powodu tej fascynacji i zachwytu jej twórczością. Więc no, trochę tak miałam na myśli ten typ czytelnika. To przecież nie muszą być wcale literaturoznawcy, ale no tak sobie myślę, że jest taka grupa ludzi, do których ten sposób pisania trafia jakoś, no nie wiem, bezpośrednio. Nie umiałabym wyliczyć, na czym miałyby te cechy polegać, że właśnie nie na wszystkich on tak działa. To już zupełnie ostatnie pytanie, bo tak zbudowane nasze są rozmowy, że staram się pewnego limitu czasu trzymać, choć o Lipskim można byłoby mówić dużo, dużo więcej. Ale jak pani sądzi, czy jego twórczość, tak jak pani powiedziała, ona taka bardzo nowoczesna, wyprzedzająca, może stać się inspiracją, czy może na jej podstawie powstać, bądź zupełnie ta twórczość może stać się fundamentem takim absolutnym, tylko pojawi się adaptacja scenariusza filmowego. Czy możemy się spodziewać, że twórcy filmowi sięgną w pewnym momencie po prozę Leo Lipskiego? Już byli wcześniej twórcy filmowi, którzy sięgali do tej twórczości. Z rozmaitych przyczyn nic z tego nie wyszło. Ale chyba wkrótce po wydaniu Piotrusia znany włoski reżyser, już nie pamiętam w tej chwili nazwiska, wykupił prawa i miał zamiar robić film według tego. Dlaczego nic z tego nie wyszło, nie natrafiłam na takie ślady, które pozwoliłyby to no jakoś opisać dlaczego. Ale myślę, że on może być atrakcyjny dla filmowców, no przede wszystkim przez tę niesamowitą plastyczność, która sprawia, no, że obrazy jakoś same się podnoszą w głowie i człowiek od razu to widzi. Jakoś od razu jest w środku tych wydarzeń, które on opisuje. I od strony dźwięków i zapachów i no, widoku przede wszystkim. To pozostaje nam mieć nadzieję, że twórcy filmowi z większą finalizacją sięgną po książki Leo Lipskiego, a z naszej rozmowy no, ma przede wszystkim wyjść zachęta, żeby nasi słuchacze zaczęli czytać twórczość Leo Lipskiego i sami wyrobili sobie opinię. My tylko żeśmy ich do tego zachęcali i otwierali przed nimi drzwi. Z wizytówką na drzwiach Leo Lipski, autor między innymi Piotrusia. Ja oczywiście bardzo gorąco do tego zachęcam, bo ktoś, kto tego nie będzie lubił, szybko się zorientuje, że to nie dla niego. Natomiast ci, którzy są otwarci na jego twórczość, myślę, że w tym zatoną na dłużej. A myśmy dzisiaj zatonęli na dłużej w rozmowie z panią Agnieszką Maciejowską i bardzo za tą rozmowę i za to zatonięcie w twórczości Leo Lipskiego dziękujemy. Dziękuję bardzo.